Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w Szybkich odpowiedzia. Kwasy karboksylowe można otrzymać w wyniku utlenienia alkoholi za pomocą silnych utleniaczy, np. di-chromianu-6-potasu. Powstały kwas karboksylowy ma tyle samo atomów węgla w cząsteczce co alkohol użyty do utlenienia. Najpierw wzór półstrukturalny alkoholu, który należy utlenić, aby otrzymać kwas masłowy. Więc kwas masłowy to kwas butanowy, który w swojej cząsteczce ma cztery atomy węgla. Czyli jak on ma cztery atomy węgla, to w grupie COOH wykorzystujemy jeden, to na przedzie ma C3. Mamy wzór ogólny CNH2N plus COOH, zatem Nasza N to trójka, 2 razy 3 to 6 plus 1. Tu mamy 7. I mamy tak, powstały kwas, ma tyle samo atomów węgla w cząsteczce, co alkohol użyty do utlenienia. Zatem mamy tutaj 4, to teraz musimy sobie stworzyć wzór tego alkoholu. To mamy kwas i mamy alkohol. C4, a to wyliczamy z CN H2N plus 1 OH. No to jak tu mamy czwórkę, to 2 razy 4 to 8, dodać 1 to 9 OH, hop. I mamy jeszcze napisać wzór półstrukturalny alkoholu, czyli tego, co nam powstało tutaj. Ok, napiszmy sobie tutaj wzór strukturalny. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj wychodzą trzy kreseczki. Uzupełniamy o H. Znaczy H. Tutaj też H. Tutaj. I tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Zgadza się i grupa o. I na podstawie tego przechodzimy w końcu do wzoru półstrukturalnego. Z tego C wychodzą nam trzy wodory. Z tego C wychodzą nam dwa wodory, z tego C również wychodzą nam dwa wodory, z tego C też i kończymy grupą OH. I mamy wzór półstrukturalny butanolu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!